Witajcie, nazywam się Mateusz Nukowski. Mam dzisiaj przywilej wam mówić o dobrym Bogu, który zmienił moje życie. Wiecie, ja od zawsze byłem dobrym, sprawiedliwym człowiekiem. Zawsze myślałem o tym, że religia może mnie zbawić. Zawsze myślałem o tym, że moje uczynki zaprowadzą mnie do nieba. Po ludzku żyłem jako porządny, dobry człowiek. Wszystko miałem w życiu, ale w moim życiu pojawiła się taka rzecz, że chciałem popełnić swoje samobójstwo w moim życiu, ponieważ nie widziałem sensu mojego życia, nie widziałem sensu po to, żeby żyć na tej ziemi. Miałem wiele problemów w moim życiu. Byłem odrzucony przez moich rodziców. Nie otrzymałem miłości takiej, jakiej powinienem otrzymać od nich. Ale kiedy 6 lat temu usłyszałem Ewangelię na ulicach Warszawy, to żywy Bóg przyszedł do mojego życia, ponieważ ja tego zachciałem. Ja usłyszałem Ewangelię i powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie i zmień moje życie. Powiedziałem: Jezu, chcę, abyś Ty zmienił moje życie. Ja od zawsze słyszałem, że Bóg to jakaś religia, że Bóg to jakaś jest postać, która gdzieś siedzi w kosmosie. Ale przeczytałem swoje Boże żonie z blisko i postanowiłem, że ja zawołam do Niego i powiedziałem: Jezu, oddajcie moje życie. Ja oddałem swoje życie Jezusowi i moje życie się totalnie zmieniło. Prowadzę zwycięskie życie. Diabeł nie musi cały czas dojeżdżać twojego życia. Jesteśmy tutaj po to, aby wam mówić o tym, że on to jest dobry Bóg, że to nie jest Bóg, który za dobro wynagradza, a za zło karze. To nie jest Bóg, gdzie musisz zasługiwać swoimi uczynkami sobie, aby wejść do nieba. Słowo Boże nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I nie ma człowieka sprawiedliwego, ani jednego człowieka sprawiedliwego nie ma. Każdy człowiek zgrzeszył i oddzielił się od Boga. Dlatego człowiek jest skazany na piekło. Ale jeżeli ty uwierzysz w ten prosty fakt, że on umarł za twoje grzechy, że on zmartwychwstał, że on poniósł śmierć na krzyżu za twoje i za moje grzechy, to ty masz mieć udział w życiu wiecznym. On powiedział: tylko uwierz. Uwierz, a będziesz zbawiony. Uwierz w to, co on dokonał na krzyżu Golgoty. Uwierz w to, że on zmartwychwstał, że on umarł za twoje grzechy. Nie ma człowiekiem religijnym. Zawołaj dzisiaj do niego. Zawołaj z całego serca. Powiedz, że chcesz go poznać. Z Jezus Chrystus. On jest żywą osobą. Tu chodzi o to, abyście się z nim spotkali. Osobiście. Ja się z nim spotkałem osobiście. I ty też masz taką możliwość. Słowo Boże nam mówi, że jeżeli kto przyjdzie do mnie, ja nie odrzucę go precz. On nie odrzuci cię precz. On przyjdzie, jeżeli ty tego zapragniesz. Wezwij dzisiaj imienia Jezusa nad swoim życiem. Dzisiaj wezwij potężnego Jego imienia nad swoją sytuacją, nad swoimi problemami. Wezwij Jego świętego imienia. On przyjdzie do każdego aspektu twojego życia, jeżeli ty tylko tego zachcesz. To nie jest tak, że człowiek się rodzi wierzącą osobą. Bo Słowo Boże nam mówi, że tych, którzy wyznali, tych, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Jeżeli ty przyjmiesz Jego, to staniesz się dzieckiem Bożym i będziesz miał żywot wieczny. Przyjdź dzisiaj do Niego. Przyjdź dzisiaj do żywego Boga. Przyjdź dzisiaj i pojednaj się z Nim osobiście. Dzisiaj stoimy i mówimy wam, abyście się pojednali z Bogiem. Abyście pojednali się z Nim. Bo jutro może już Ciebie nie być. Jutro może Ciebie nie być. Dziś jest dzień łaski. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś może być dzień ratunku dla twojego życia. Dzisiaj Chrystus mówi do ciebie: przyjdź do mnie i oddaj mi swoje życie. Szatan rabasate, rewelanta sodoro, rututana rabasale, mene taraza. Jeżeli jesteś osobą, która ma chory kręgosłup, to przyjdź tutaj, a zostaniesz uzdrowiona. Parasate, rewelanta sodoro. 2 lata temu, kiedy siedziałaś w swoim pokoju, płakałaś, ponieważ zostałaś odrzucona i mówiłaś, że Boga nie ma. Ale ja ci mówię o tym, że On jest, ponieważ ja go doświadczyłem i go spotkałem osobiście. On jest dostępny dla ciebie. Zawołaj do Niego. Twoje problemy nie muszą ciebie dociskać. Możesz je zrzucić wszystko na Jezusa i będziesz wolnym człowiekiem. Chrystus przyszedł na ten świat, aby dolać ludziom wolność, aby wyswobodzić jeńców, aby wyprowadzić więźniów na wolność. Jeżeli jesteś
umyśle, jesteś związany grzechami, różnymi naukami, to przyjdź dzisiaj do Chrystusa, a staniesz się wolnym człowiekiem. Przyjdź tutaj na to miejsce, a zostaniesz uzdrowiony z każdej choroby, z każdego nałogu. Przyjdź tutaj na to miejsce, wystaw nas na próbę. Przyjdź tutaj i doświadcz cudu w swoim życiu. Doświadcz cudu w swoim życiu. Doświadcz spotkania z żywym Bogiem. Jeżeli dzisiaj chcesz, to przyjdź dzisiaj i powiedz: Jezu, Jezu, chcę, abyś Ty przyszedł do mojego życia. Uwierz w to, w pusty grób. Uwierz w krzyż Golgoty i bądź zbawiony.